Przed chwilą zakończyła się sprawa w tak zwanej Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a w zasadzie dwie sprawy dyscyplinarne przeciwko sędziom, którzy ośmielili się działać no, niezgodnie z wytycznymi miłościwie panującej nam władzy. I ja chciałem zamienić kilka słów z panem sędzią Gonciarkiem, sędzią Sądu Okręgowego i członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Co się dzisiaj stało i jak te sprawy, jaki będzie dalszy ciąg tych spraw? Zacznijmy w ogóle od tego, czego te sprawy dotyczyły, bo my dzisiaj tu nie mieliśmy sprawy sędziów jeżdżących po pijanemu, sędziów, którym się nie chce pracować, którzy nie piszą uzasadnień, czy sędziów tych jakichś takich mitycznych od Kazierzy Batonika. Mieliśmy dzisiaj sprawę sędziego Wilczka Sądu Okręgowego w Krakowie, potem sprawę pani sędzi Piotrowskiej z Sądu Apelacyjnego w Katowicach, których jedyną winą i grzechem było to, że ośmieli się zadać pytania w składach trzyosobowych, pytania do Sądu Najwyższego w sprawie statusu tych sędziów powołanych przez tak zwany neo-KRS. I tylko dlatego nie odpowiadają i rzecznik dyscyplinarny, czy też jego zastępca domagają się dla nich zawieszenia w czynnościach i obniżenia poborów. Te sprawy zostały dzisiaj obie odroczone i połączone ze sprawami innych sędziów tych samych składów, prawda, do poniedziałku. W sumie jest to dobra decyzja dla tych osób. W tym sensie dobra, że czas działa na naszą korzyść. Do poniedziałku się może dużo wydarzyć. Czekamy, być może to już będzie pojutrze, może w piątek. Czekamy niecierpliwie na tę decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który prawdopodobnie zawiesi funkcjonowanie tego dziwnego ciała, które nie jest sądem i uzyska to jakieś takie formalne potwierdzenie, że zostanie to zawieszone i władze polskie będzie musiał to respektować. Także to, że nie ma decyzji niekorzystnej dla tych państwa sędziów o zawieszeniu ich, o obniżeniu zarobków, że jeszcze nie ma tej decyzji, to w sumie jest to, no na razie to dobrze, że decyzji nie ma dla nich takiej niekorzystnej. W ogóle respektowanie kompetencji tej Izby Dyscyplinarnej no nie jest taką sprawą jednoznaczną, dlatego że dzisiaj na przykład rano mecenas Giertych po prostu odmówił uznania tej Izby jako sądu. Co pan o tym sądzi? No, mecenas Giertych działał niejako na własny rachunek, bo to jego osobista sprawa, więc mógł zrobić to, co zrobił, bo przemawiał we własnym imieniu. Ja też tej Izby Dyscyplinarnej nie uważam za sąd i zdecydowana większość sędziów polskich nie uważa, że ci państwo są sądem. Proszę zwrócić uwagę, że tu dzisiaj się nie pojawili sędziowie. Oni nie są obwinieni, oni są tak naprawdę oskarżani o to, że pracując legalnie jako sędziowie Rzeczypospolitej i działając w ramach swoich kompetencji, to się ich ściga. Ale ci sędziowie dzisiaj nie stawili przed tą Izbą, natomiast ich obrońcy się stawili. No ale taka jest rola obrońcy. No. Czy ta władza represyjna będzie legalna czy nielegalna, rolą obrońcy jest zawsze bronić swojego klienta. No, Izba Dyscyplinarna, my to już dzisiaj wiemy, że jest sądem nielegalnym. Nie ma sądów specjalnych w Polsce na czas wojny, tylko na czas pokoju, tylko w czasie wojny, że powiedz sąd specjalny. I mam nadzieję, że już zmierzamy ku końcowi czynnej działalności tego bardzo szkodliwego ciała. Oby to się udało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.